Dano 65. Preparat do strun, pojemność tyle. Mamy właśnie taki aplikator z takimi wózkami. Tutaj naciskamy i to się nasącza. To najlepiej używać po każdym graniu, lepiej po niż przed, bo jak zastosujemy przed, to wtedy palce nam się wydają bardzo śliskie, więc najlepiej po graniu sobie to stosować. No i to przedłuża żywotność i żywotność strun, można powiedzieć, i jakość strun, a poza tym, co chyba ważniejsze albo równie ważne, sprawia, że struny są śliskie. Dosłownie można powiedzieć śliskie, bo jeśli ktoś nie stosuje tego preparatu, to struny zwykle mają tendencję do takiego stawania się chropowatymi. I na przykład slajdy bardzo źle wychodzą. Naprawdę w takiej gitarze bardzo trudno się gra, a to coś ułatwia zabawę.